wrześniu z okazji Dnia Kobiet odwiedził zespół Golec Orchestra. Koncert z ich znanymi już dobrze przebojami oraz nowymi piosenkami to kolejne muzyczne wydarzenie, którym publiczność z pewnością na długo zapamięta. Przyznam szczerze, że zainteresowanie przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Wydawało nam się, że zespół Enej to już jest ten szczyt, ale okazało się, kiedy spojrzeliśmy w górę, to ten szczyt był jeszcze przed nami. Po raz kolejny organizujemy koncert tutaj w hali sportowej we wrześniu, powiatowej z hali sportowej, także mamy nadzieję, że to będzie uczta dla uszu, serca, oczu. Jest to zespół, który, tak jak to się mówi, potrafi zabłysnąć, potrafi wszystkich rozgrzać. Lat minęło. Jak wam się te 25 lat udało? No, trzeba powiedzieć, że to był bardzo intensywny okres. Sporo się działo przez ten, przez te ćwierć wieku. Dziwnie brzmi, nie? Ale cóż, no, mamy cały czas weny do tworzenia, mamy cały czas, że tak powiem, energię do tego, żeby czymś zaskakiwać. Tak też będzie i tym razem, bo 25-lecie trzeba jakoś godnie uczcić, w związku z tym jest gotowa już prawie nowa płyta, nowe single, nowe teledyski. Dzisiaj zagramy premierowo piosenkę z Magdą Beredą. Pierwsze skrzypce, ale są kolejne teledyski już gotowe. Także to wszystko zaprezentujemy na festiwalu Sopot Hit Festival w Operze Leśnej 24 maja, na którym to Golec Orchestra będzie celebrowała swoje 25-lecie, no prawie 75 minut grania na żywo z wieloma artystami, także zapraszamy na ten jubileusz. A cóż, 25 lat to jest naprawdę sporo czasu, sporo tras koncertowych, sporo wydawnictw, sporo płyt, sporo dobrych piosenek, które trafiły do szerokiego odbiorcy, bo tu trzeba zaznaczyć, że gramy dla czterech pokoleni, to jest też jakby fenomen Golec Orchestry, zważywszy na to, że ostatnio ten widz nam się mocno odmłodził, o czym powie Paweł. No przez chociażby kooperacje takie jak z Górą Ty, czy z piosenką Janosik, z BDOS-em, prawda? Zaczęliśmy współpracę z raperami, z hip-hopowcami, także generalnie tutaj oni mają bardzo młodego odbiorcę i przez to oni też nas poznali, a nasi fani poznali ich twórczość, więc to jest bardzo taka obopólna, że tak powiem, inwestycja, ale która zaowocowała rzeczywiście wielkimi przebojami. Górą Ty, prawda? Niewątpliwie, który cały czas jest słyszany w mediach, cały czas jest, że tak powiem, proszony przez słuchaczy, żeby był, że tak powiem, emitowany. A generalnie ta orkiestra przez 25 lat właśnie się zmieniła pod względem muzycznym bardzo, bardzo, bo te pierwsze piosenki, chociażby Lornetka, prawda, czy tam Crazy is my life, a chociażby dzisiaj Górą Ty, to są dwa inne bieguny, dwa inne światy, dwie, można powiedzieć, inne galaktyki, co jest właśnie piękne i pokazuje, że muzyka po prostu łączy. Tam, gdzie wielka niewiadoma, tam skąd płyną do nas dni, jak brytwani zaprzążeni, gnamy razem ja i ty. Puść po dziurach się kołacze, los niepewny dla mnie masz, lecz nic na to nie poradzę, nie przez szybce w sercu grasz. Będą koniec, bo będą nie szare dwie, chociaż czasem nie znam dobrze, czasem źle. Jesteś dla mnie wielką prawą, tą jedyną, tą wybraną, jak nikt na całym świecie kocham cię. Tyś na wojnie się nie bał, od armaty ginąć kół, jak narkotyk pomagałaś, najtrudniejszy znosić ból. O,
choć nie mogę cię zobaczyć, bo przede mną chowasz twarz. Mocno przyjmiam codziennie, żywym boku wiernie twarz. Muzyka łączy i muzyka ewoluuje. I Golec Workiestra też na przestrzeni tych lat udowodniła wielokrotnie, że po prostu nie stanęła w miejscu, bo moglibyśmy pisać kolejne ściernisko, kolejną lornetkę, kolejną słodycz, ale to już było. Po co? Idźmy dalej, róbmy, wiadomo, czasami można za dużo dwa koki zrobić w przód, ale wtedy się cofamy, ale tak i tak to są to nowe tematy, które po prostu pokazują, że nam się chce. A to są po prostu fakty, że nam się chce i jest nowa płyta, na której będzie 12 premierowych piosenek i z tym już lada dzień wyjdziemy do Państwa i zapraszamy na te wszystkie jubileuszowe koncerty, spotkania i jak to się mówi, no będzie się działo. Proszę trzymać kciuki, żeby gardła nasze to wytrzymały. Zakładam ciemne bryle i zmieniam krok. Nieprzyzwoite myśli straciły wzrok. Kusi my młody maj. Kusi my młody maj. Na ławkach parku parki całują się. Ta cała burza smysłu nakręca mnie. Lubię góry i tę muzykę właśnie, nie, którą ten. Często jeżdżę właśnie do, przeważnie chociaż raz do roku, do Zakopanego, do Borowina, no ale właśnie tak, Baciary były we wrześniu niedawno, nie? To tak samo Golec Orkiestra, że wreszcie zawitał do nas. Za co pani lubi Golec Orkiestra? No mają wspaniałe utwory, które ten, no nie wymienię teraz w tej chwili ten, ale po prostu, no fajny repertuar mają, nie? Że po prostu idzie posłuchać tej muzyki. Słucham, lubię i bardzo mi się podoba ten pomysł. I dlatego też skorzystałam, jak miałam okazję. Za co pani lubi Golec Orkiestrę? No, za przede wszystkim góralską muzykę, ponieważ bardzo lubię góry i te klimaty. Kupiłek lornetkę, by polądać Bernadette, ale okna krzewów jemu. Zasłonięte księży wisi na niebie, a ja wciąż nie widzę ciebie. Marzę, co trudne być. W takiej chwili tam bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię kombinując, ja panowie śpiewamy, wszyscy kochamy, a bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię kombinując, jak być nią. Bracia Golcowie w ciągu minionych 25 lat zagrali około 2,5 tysiąca koncertów na całym świecie.